wszystkich od początku masz nie lubić? Ja jak je pisałam, to też ich nie lubiłam. Dziewczyny są zbotoksowane, nie najmądrzejsze, dbające tylko o swoje paznokcie i o to, czy na pewno zdążą do spa. Ale jednak okazuje się, że może tam pod tym botoksem są jakieś emocje prawdziwsze i bardziej ludzkie. Faceci są po prostu zarabiający, bufonowaci, dbający tylko o to, żeby żona i kochanka się nie spotkały. Wydaje się, że on książę, ona księżniczka, a tam z tego pałacu nic nie ma. Ja wierzę, że są to bajki. Szanowni Państwo, witam bardzo serdecznie. W studiu Fanbook TV będziemy dzisiaj rozmawiać o sprawach damsko-męskich. I to w dodatku takich niezbyt udanych układach małżeńskich. Moim gościem jest Anna Matusiak. Witam Cię bardzo serdecznie. Dzień dobry, ależ mnie zaintrygowałaś. No, nie wiesz, o czym będziemy mówić. Anna, będziemy mówić o Twojej książce pod tytułem Zemsta byłych żon, którą tutaj Państwo widzą. Nie jest to pierwsza Twoja książka, ale o tamtych później. Tutaj skoncentrujmy się na zemście. Bo ostatnia, najnowsza. Najnowsza, tak jest. Zacznijmy od tytułu. On wprost nawiązuje do znanej nam wszystkim komedii, zmowa pod tytułem Zmowa pierwszych żon. Rozumiem, że to zabieg celowy, żeby nam się skojarzyło. Tak naprawdę to taki wspólny pomysł ze strony wydawnictwa i mojego wypłynął, bo właściwie tak się rodził ten pomysł od reportażu i bardzo poważnego ujęcia tego tematu. Po komedię, a wreszcie zrobiliśmy z tego jakiś wspólny mianownik, który byłby połączeniem komedii, a więc w moim przypadku jednak eksperymentu, bo ja taką mocniejszą tematyką się zazwyczaj zajmuję, no właśnie z jednak przesłaniem ciut poważniejszym niż by się wydawało, patrząc na przykład na okładkę, czy czytając pierwsze strony, które są takie stricte lekkie, wręcz chwilami infantylne, trochę komediowe, a potem zmierzają ku... No ku tam też trochę psychologicznym dywagacjom, bo jakby to jest zawsze mi bardzo bliskie, nie mogę się od tego oderwać. Właśnie, ustalmy to sobie jasno, bo okładka mówi, że to jest komedia, że z tym będziemy mieli do czynienia, a tymczasem wcale tak nie jest. Poruszasz bardzo poważne sprawy i trudno o nich pisać dość lekko, ale krok po kroku wejdźmy w tę książkę. Zapraszasz czytelników do Bogaczowa. Tak. To już Państwo rozumieją, że jeśli jest Bogaczów, to wiemy w jakim środowisku i z kim będziemy mieli do czynienia. I cóż w tym Bogaczowie? Mamy kilka par małżeńskich, tak? No cóż, i tu mam pewien problem, bo te pary, one w ogóle nie budzą mojej sympatii, tak bym powiedziała. One oczywiście mają nie budzić. Ani ci panowie, ani te panie. I to jakby to jest zabieg celowy, że ja mam nie lubić tych twoich bohaterów. Wszystkich od początku masz nie lubić. Bo one no może oczywiście... Marika się z mężem, są okej. Na szczęście są jacyś w miarę normalni ludzie, którzy do tej pory żyli w zupełnie normalnych warunkach, nagle trochę przez przypadek, trochę im się udało, trochę ciężką pracą. Oczywiście męża Mariki udało im się zarobić miliony i w związku z tym przeprowadzają się też do Bogaczowa, do tych tam multimilionerów. Ale wciąż jakby mentalnie są normalnymi ludźmi z normalnego osiedla, w związku z czym nie przychodzi mi to tak łatwo nagle zmienić się w te przerysowane postaci, bo te wszystkie małżeństwa, które nie budzą sympatii, wcale się nie dziwię, ja jak je pisałam, to też ich nie lubiłam. Nie? One są bardzo przerysowane, dziewczyny są zbotoksowane, nie najmądrzejsze, dbające tylko o swoje paznokcie i o to, czy na pewno zdążą do spa. A no, faceci są po prostu zarabiający, bufonowaci, dbający tylko o to, żeby żona i kochanka się nie spotkały akurat w jednym miejscu, ale że wiedzą o sobie, to właściwie żaden problem, grunt, że pieniążki na jej koncie się zgadzają. No więc wiadomo, że ten świat, no czy wiadomo, nie wiadomo, mam nadzieję, że ten świat bardzo bogatych ludzi aż tak nie wygląda i dlatego bardzo mocno to przerysowywałam, zaczynając mocno komediowo. Nie? Ale potem mam nadzieję, że zaczynamy troszkę więcej pozytywnych emocji czuć do dziewczyn, które nie zmieniają się drastycznie, bo sama nie wierzę w takie drastyczne przemiany w życiu, więc nie chciałabym tworzyć bohaterek, które nagle stają się po prostu matkami Teresami. Ale jednak okazuje się, że może tam pod tym botoksem
są jakieś emocje prawdziwsze i bardziej ludzkie, nie? Do tej przemiany dojdziemy za chwileczkę. Ja chciałabym pozostać jeszcze przy bogaczowie i kwintesencji bycia bogatym. Pozwolę sobie zacytować fragment, który no nieco mną wstrząsnął, przyznam. Jeszcze tak powiem, że no, mówi się, że pieniądze szczęścia nie dają, tak? I fragment ten w tym kontekście brzmi następująco. Ona naprawdę kochała Pierre'a, bo miała swoją definicję miłości, w której nie było miejsca na motyle w brzuchu, sentymenty i szybciej bijące serce, ale może inaczej, było na nie miejsce. Ale te wszystkie symptomy towarzyszyły myślom o zakupach, a nie o mężczyźnie. To jedna z twoich bohaterek, Sylwia, tak właśnie postrzega męża i jego rolę w jej życiu. No powiedziałaś, że to przerysowane, ale chyba są takie kobiety. No właśnie. Chyba są takie kobiety. Ja faktycznie tutaj, zresztą jak w każdej swojej książce dałam dojść do głosu pewnym doświadczeniom dziennikarskim. Uprawiam ten piękny zawód od 25 lat i miałam okazję rozmawiać na różne tematy z różnymi ludźmi, również z dziewczynami właśnie takimi, które mówią, ale ja kocham swoje życie z tym mężczyzną. Jakby nie zastanawiam się, czy on budzi jakieś inne emocje. Kocham to, że żyję luksusowo i że mogę zwiedzać świat, mogę być utrzymanką. Pamiętam, kiedyś rozmawiałam ze studentką, która jakby wynajmowała mieszkanie za usługi seksualne, ale też i poznawała świat i była z tego dumna. I mówiła bardzo szczerze po prostu, że nie uważa, że to jest prostytucja. Ona po prostu się bardzo cieszy, pochodzi z bardzo biednego domu i to jest dla niej powód do dumy, że ona sobie tak świetnie poradziła. A mówię studentką, bo dziewczyna, która kształciła się, chciała do czegoś też dojść jakby intelektualnie. Więc trochę się te światy, co mnie też przeraża i to, co powiedziałaś, że wstrząsnęło, to tobą absolutnie rozumiem. No to też cały czas wstrząsa. Dlatego chciałam też tym bohaterkom to dać, pokazać, że jakkolwiek brutalnie to nie brzmi, są takie kobiety i są tacy mężczyźni, którym wystarcza takie nastawienie ich kobiet. Tak. Którzy doskonale wiedzą, że one kochają ich pieniądze. I to jest okej, póki wygląda świetnie, póki każdy partner biznesowy czy kumpel zazdrości, jest okej. Jakby było czego zazdrościć. No ale dobrze, no to zostawmy to znowu, kolejny temat do poruszenia za chwilkę. Te kobiety mieszkają w takim luksusie, o jakim przeciętny człowiek nawet nie ma pojęcia, że istnieje. To jest trochę jak taka złota klatka. Teoretycznie jest w niej bezpiecznie. No ale właśnie tylko teoretycznie jest bezpiecznie. I teraz taka wolta do tych facetów. Oni tę klatkę budują dla tych swoich słowiczków tam zamkniętych, tak? I w ogóle się tymi kobietami nie interesują, tak jak te kobiety nie interesują się nimi. Z drugiej strony ci bardzo bogaci panowie w twojej książce to są po prostu degeneraci, patologiczne postaci, potwory po prostu. Buce takie, tak? Nie? Też. A buc to przy okazji, to przy okazji, tak? To najmniejszy problem, że są bucowaci. No i znowu tak ten świat wygląda. Myślę, że nie można generalizować. Ja jednak wierzę, że jest mnóstwo też, nie wiem, fajnych związków. Jakby, że to nie jest tak, że o, jak jesteś bardzo bogaty, to na pewno jesteś degeneratem, a ty jesteś na pewno pusta, bez żadnych wartości i o nic ci w życiu nie chodzi. Ja naprawdę może jestem naiwna, ale wierzę, że w każdej, że tak powiem, półce cenowej są ludzie fajni, wartościowi, kochający się, szanujący i nie. Tu wybrałam akurat dla jakby potrzeb fabuły i dla jakby atrakcyjności tej fabuły akurat takie całkiem niesympatyczne typy. Natomiast wiem też, że i tak bywa. Nie? Wiem też, że i tak bywa, że faktycznie te związki są na pozór po prostu absolutnie marzeniem niejednej młodej dziewczyny, bo wydaje się, że on książę, ona księżniczka, a tam z tego pałacu nic nie ma. Nie ma nic, jest jeden wielki lęk, strach, upodlenie, brud, syf, podłość, brak miłości i ciągły lęk, żeby czasem nie znalazł sobie innej. I to pomyślałam, że jest ciekawe do trochę obśmiania, trochę przerysowania, ale trochę też przemycenia jakiejś refleksji, czy na pewno warto zazdrościć. Nie? Bo ja znam mnóstwo też młodych dziewczyn, które chciałyby tak żyć, którym się wydaje, że to jest bajka. I oczywiście nie chodzi, jakby znowu, nie chciałam być źle zrozumiana. Ja wierzę, że są też bajki. Ja wierzę, że są też piękne związki, którym jest fantastycznie w życiu, które po prostu mają to, czego zapragną i zwiedzają świat, przy tym pamiętając doskonale, co jest w życiu najważniejsze. Wiesz, jakby
Ja lubię takie mocne kontrasty. Na przykład teraz jestem w trakcie załatwiania praktyk w hospicjum. Chciałabym tam na chwilę pójść na praktyki, bo studiuję psychologię i suicydologię. I wiesz, jakby chciałabym, chociaż wiem, że to będzie trudne i pewnie przepłaczę nie jedną noc, robię to z pełną świadomością i pewnie z tego też jakaś książka się urodzi, no bo nie wyobrażam sobie, że nie. Ale właśnie po to, żeby móc porozmawiać z ludźmi na ostatniej prostej o tym, co jest w życiu ważne. Z tymi ludźmi, którzy są pogodzeni, którzy potrafią już powiedzieć, no nie, nowy samochód, bo już nim nie pojeżdżę. Ale dzisiaj wiem, co jest ważne i powiem Ci, póki jeszcze możesz Ty coś zmienić. Ja jestem idealistką. Chciałabym też takie rzeczy pisać po to, żeby właśnie pozwolić komuś zdążyć coś jeszcze zmienić też, nie? I ta książka też jest po to, chociaż tak jak mówię, zaczyna się, bardzo lubię recenzje niektórych czytelniczek, głównie jednak kobiet, które piszą, Boże, jak zaczęłam czytać, to myślę sobie, jakie to jest infantylne, to w ogóle nie jest w stylu tej autorki, bo jakby zupełnie inaczej piszę, a potem mnie zaczęło jakby tam wciągać i tak, o kurde, to jest jednak poważniejsze niż nam się wydawało na początku. Tak, to był mój cel, strasznie się z tego cieszę. No, oczywiście mam nadzieję, że ktoś jednak po tych pierwszych stronach nie powie, o kurde, nie, nie. Tylko da szansę dojść do tego, wiesz, sedna, nie? No właśnie, przy sednie jesteśmy, to właśnie osią fabularną Twojej powieści jest to, że te kobiety, jak mówi tytuł, byłych żon, nagle zorientowały się, że mogą być byłe, mogą stać się byłe. No i zaczynają kontratakować. Natomiast znowu, coś, co mnie dotknęło mocno. One by nie chciały zmienić tego swojego życia, gdyby nie to, że nagle mogły się poczuć wyrzucone poza nawias mężowskich pieniędzy, bo to też o tym trzeba powiedzieć. Tak? Właśnie. Kiepsko mi się o tym mówi tak naprawdę, bo nie wiem, jak to komentować, żeby nie powiedzieć, co za głupota, bo nie chcę obrażać nikogo, ale w gruncie rzeczy tak jest. Sporo w tej chwili powstaje takich książek mówiących o, tutaj i Monika Sobieńgórska, Ewelina Ślotała piszą o żonach, kochankach miliarderów, konstancińskich bogaczach i ich żonach. Tej literatury powstaje dużo. I zauważ, one też piszą o tym, że one wcale nie chcą zmienić tego życia. Bo one nie potrafią już żyć inaczej. I myślę, że to byłaby nieprawda, gdyby nagle te bohaterki postanowiły zmienić swoje życie, chcieć pójść do normalnej pracy i jakby doceniać inne wartości. One nie potrafią żyć inaczej. Wiesz co, kiedyś pisałam, pierwsza moja książka, współautorstwo z Kasią Borowską, to były typowo reportażowa taka literatura faktu. Chodziłyśmy do więzienia, rozmawiałyśmy z dziewczynami w więzieniu. I jakby skojarzyła mi się teraz ta twoja refleksja i ta myśl z tymi rozmowami. Pamiętam, jak dziewczyny, narkomanki, które wiadomo, jakby siedziały z różnych paragrafów, ale no generalnie jakoś tam uczciwie w życiu często nie pracowały, mówiły z rozbrajającą szczerością, że one się boją, że jak wyjdą, to będzie im ciężko pójść do normalnej pracy, bo tyrać przez miesiąc i dostać pensję 3000, to będzie największe wyzwanie. I to mnie urzekało, że one miały świadomość, że bardzo, bardzo chcą. Pamiętam, jedna mówiła, wiesz co, ja bym nie chciała jeszcze wyjść teraz, bo ja czuję, że jeszcze nie jestem na tyle zresocjalizowana, żeby zrozumieć, że jeśli chcę naprawić swoje życie, to ja muszę odciąć tamto, odciąć to, że mogę zarobić w jedną noc duże pieniądze i już nie mam z tym problemu, bo już ta granica została przełamana, że ja po prostu chcę żyć inaczej, więc muszę po prostu zmienić wszystko w swojej głowie. I nie chciałam też, żeby te moje bohaterki, chociaż to jest oczywiście zupełnie inna jakby sprawa, ale gdzieś tutaj widzę ten wspólny mianownik, nie chciałam, żeby one nagle zmieniły zupełnie wszystko w swoim postrzeganiu świata, bo nie wierzę w to. Bo myślę, że one mogły zacząć powolutku się zmieniać, dostrzegać pewne fakty, ale wciąż tak naprawdę pamiętać o tym, że nie chcą, żeby im się status pogorszył. Bez dostępu do najwyższej klasy kosmetyczki i salonu spa, to w ogóle nie ma życia, prawda? No nie ma życia, no jak samemu sobie paznokcie piłować? Daj spokój. Wykluczone, to deklasuje kobietę, oczywiście, prawda? Zresztą one też mówią do Mariki, która się wprowadza i chce robić sama zakupy. Żartujesz? Absolutnie, twoja służąca musi robić zakupy, ty nie masz prawa, ale ja lubię robić zakupy. No ale nie masz prawa iść do sklepu i sama wybierać pastę do chleba, nie? No tak, właśnie. Skoro o Marice mowa, bardzo ciekawe spostrzeżenie poczyniłaś na kartach tej książki, kiedy Marika i jej mąż nagle się wzbogacili, tak? Sami się nie spodziewali tego sukcesu, ale go osiągnęli, przeprowadzają się do Bogaczowa i to jest tak. Marika nie pasuje ani do starych znajomych, bo jest za bogata, ani do nowych, bo nie chce żyć tak jak żony w Bogaczowie.
To ciekawe, takie socjologiczne spostrzeżenie, że, pieniądze w pewnym sensie czynią z człowieka kogoś innego, który no, do jakiegoś świata musi przywyknąć. Tak? Ale fajnie, że na to zwróciłaś uwagę, bo to było dla mnie też ciekawym wątkiem bardzo, bo pomyślałam sobie trochę, jak ja bym się czuła, bo jestem przekonana, że nigdy nie mów nigdy, bo tyle wiemy o sobie, na ile nas sprawdzono, ale mam takie poczucie, że gdybym nagle stała się milionerką, to pewnie niewiele by się zmieniło, jeśli chodzi o jakąś taką moją mentalność i postrzeganie świata. I pewnie gdybym nagle znalazła się w takim bogaczowie, wśród dziewczyn, którym zależy tylko właśnie na nowych kolekcjach Gucci i inne takie, to pewnie kompletnie nie umiałabym się w tym znaleźć, a prawdopodobnie tamten świat też już z różnych względów nie byłby do końca mój. I taka mentalna bezdomność pewnie też jest strasznie trudna, nie? Zresztą taka mentalna bezdomność towarzyszy ludziom z różnych powodów, nie tylko finansowych, nie? Czasami po prostu mamy to poczucie, że nie pasujemy do świata. Ja sama na różnych etapach życia miałam to uczucie, że kurczę, ja nie jestem ani taka, jestem gdzieś po środku. Na szczęście zawsze miałam szczęście trafiać na ludzi, którzy są w tym samym środku i gdzieś jakby było mi raźniej, bo myślałam sobie, o dobra, okej, bracie, siostro, jesteśmy tu razem. Ale bywa nie tylko właśnie ze względów finansowych, że czuje się człowiek trochę pomiędzy. Niedopasowany, no. Nie pasujący. Z drugiej strony przysłowie mówi, że jak wpadłeś między wrony i tak dalej. I tak? Trochę tak trzeba, oczywiście nie wbrew sobie, ale no trochę trzeba. Wiesz, ja założyłam niedawno TikToka. No bo pomyślałam sobie, dobra, koniec stawiania oporu. Jakby tak wygląda świat. Nie mogę, jakby ja tego nie czuję do końca. To nie jest moja bajka, ale zrobiłam wszystko, żeby być tam autentyczna, czyli żeby jednak być sobą, a nie udawać coś, bo uważam, że udawanie jest bez sensu, bo to się wtedy nigdy nie sprzeda, ale jednocześnie przestać mówić pióro i kałamarz. Nie, ja będę maczać i pisać piórem, bo ja się nie zmienię. No gdzieś to tam trzeba wypośrodkować, ale zgodzie ze sobą cały czas, nie? No ja ze swoim zeszycikiem z pytaniami jestem bardzo odsunowana. Ale przecież kocham już ten zeszycik, przecież dokładnie mam takie same zeszyciki, absolutnie. Natomiast pewnie młodsi oglądający myślą sobie rany, ale jeszcze piszę ręcznie w zeszycie. Potrafi pisać ręcznie i ręka jej nie boli. Tak. No ale tak, no. To skoro już na trochę lżejsze tematy zeszłyśmy, to wiem, że sporo wiesz o ślubach, także z Twoich poprzednich książek wiem o tym, ale zapytam, czy ślub, który opisałaś, Piera i Sylwii, tak. I tutaj też się odwołam, żeby nie skłamać, to jest tutaj, że miała sukienkę niby skromną, ale kosztowała bagatela 1 000 000 złotych, bo utkana była tam mieniącymi się subtelnymi, szlachetnym blaskiem, kamieniami, diamentami, cudami na kiju, to wszystko razem kosztowało pewnie kilka milionów. Takie śluby są? Są. Są takie śluby. Oczywiście troszeczkę też tu przerysowałam. Są takie suknie? Tak? Są takie suknie. Nigdy, faktycznie miałam kiedyś agencję ślubną i miałam różnych ciekawych klientów, również bardzo bogatych klientów. Cudownie się dla takich ludzi pracuje, bo jest to tworzenie bajki, no, która nie mieści nam się w głowie. Nierzadko tworzysz jakby zupełnie nową przestrzeń, jakby scenografię teatralną. Dekoracje, które kosztują setki tysięcy. Oczywiście to się rzadko zdarza, ale się zdarza. I jest w tym duża przyjemność. Wiesz, ja mam takie poczucie, Boże, no jakby kto bogatemu zabroni. Jeśli mogą sobie na to pozwolić, ważne, żeby tam było coś więcej, nie? Poza tymi dekoracjami. Jeśli jest tam przy okazji też miłość, no to naprawdę frajda pracować przy takich ślubach. A wierz mi, kiedy się pracuje w tej branży, to jesteś z tymi klientami bardzo blisko, bardzo długo, co najmniej rok, a nawet dwa. I wyczuwasz, czy to uczucie jest prawdziwe, czy biznesowe, różnie to bywa. Więc no, miałam szczęście trafiać na pary, które na przykład faktycznie pozwalały sobie na bajkowe śluby, ale przy okazji było tam piękne uczucie. I tak się zdarza. No, jest to niesamowite. Ja zawsze miałam takie poczucie, że myślę, bo w życiu bym na to nie wydała tyle. Ale z drugiej strony, dlaczego nie? Jeśli już widziałaś świat, jeśli na przykład, nie wiem, przy okazji bardzo często ci ludzie wspierają działania charytatywne, naprawdę dają duże pieniądze na to, żeby jakoś tam walczyć, nie wiem, z chorobami czy z ubóstwem, to dlaczego mają przy okazji sobie nie zrobić wesela, w którym suknia będzie kosztowała 1 000 000? Jeśli mogą. Pewnie, że tak. Nie. I tak tego słucham, to myślę sobie, że może też byśmy chcieli przenieść się do Bogaczowa. Och, na chwilkę, chociaż nie. Na chwilkę chociaż. No i w ten sposób doszłyśmy do wniosku, że ten Bogaczów nie jest taki fajny, ale z drugiej strony coś tam kuszącego jest i no bo to wszystko zależy, co jest celem, nie? Dla tych dziewczyn, które po prostu zaczynają się obawiać, że oho,
tam jest już jakaś kochanka, a jak on mnie wymieni, a ja nic innego nie mam, bo ja nic w życiu nie umiem, nie mam na koncie pieniędzy. Ewelina Ślotała zdaje się, że o tym pisze, że mimo, że one mają najdroższe kolekcje najdroższych projektantów, takie, które tam nawet jeszcze do sklepów nie trafiły, a one już to mają, to wbrew pozorom wcale nie mają na koncie pieniędzy, bo ci panowie bardzo dbają o to, żeby one nie miały, nie mogły sobie nagle odejść i zacząć od nowa. Więc myślę sobie, że bogaczów jakby obserwowany takimi oczami jest piekłem. Ale bogaczów dla Mariki, która ma super fajnego męża, którzy potrafią z dużym dystansem śmiać się z takich sąsiadów, którzy się kochają, szanują, którzy po prostu, nie wiem, stworzył świetną aplikację, sprzedał ją za duże pieniądze. To jest przecież możliwe. Pamiętam chłopców, którzy wymyślili naszą klasę. Młode chłopaki, jeszcze mieszkałam wtedy we Wrocławiu, z poli budy jechali, wiesz, rowerami czy tam tramwajem do telewizji i potem stali się nagle milionerami, bo sprzedali ten portal w odpowiednim momencie. Jest to możliwe. No to myślę sobie, że z ich perspektywy fajna sprawa, nie? Niezła frajda. No chociaż tam faktycznie w tym momencie, kiedy ona czuje się pomiędzy i nie wie właściwie do którego świata należy, bo jeszcze nie tu, a już nie tam, no to może ciut jej jest ciężko w tym momencie, ale potem znajduje przyjaciółkę, która myśli podobnie do niej, której życie też było piekłem i to jest poważna bardzo postać, ale która tam w sercu ma coś więcej, nie? Niż tylko te tipsy. I myślę, że z takiej perspektywy szczęśliwej dziewczyny, która wie, co w życiu ważne i wcale się nie zagubiła w tych tam zerach na koncie, to może być całkiem fajne. Przytuliłabym te kilka baniek. Naprawdę, jakby dałabym sobie z nimi radę. No. Czego ci serdecznie życzę? Ja tobie również. Czego ci serdecznie życzę, to jak przytulisz, bo tutaj żeśmy to jak czarownice trochę zaczarowały, to zaproś mnie na kawę. Bo kochana, ale jaka to będzie kawa? Bo z nim z diamentami. Na diamentową kawę. Powiem tak, jeszcze jedna rzecz a propos tego twojej książki. Nigdy już nie będę myślała po lekturze tak samo o trenerach fitnessu na siłowni. Postać Adama, który przytula. Dosłownie i w przenośni. Dosłownie i w przenośni i pieniądze, i kobiety. Jest no taka znowu prawdziwa. No, podobno są takie przypadki trenerów, którzy jakby trenują bardzo intensywnie swoje podopieczne i na sali, i w domu, i nie tylko. No tak, myślę, że są takie przypadki i myślę, że to jest dla takich środowisk bardzo normalne. Nie? Zresztą myślę, że jak zaczniemy zaglądać w każdą grupę zawodową, to znajdą się takie przypadki, które sobie tam przy okazji łączą przyjemne z pożytecznym. I dorabiają, nie nazywając tego absolutnie wprost prostytucją męską, no bo tutaj faktycznie Adam no po prostu sobie dorabia, a przy okazji traktuje to jako przyjemność, bo te dziewczyny są bardzo atrakcyjne, wspaniałe, zadbane, piękne. To właściwie dlaczego nie? A jeśli jeszcze przy okazji wychodząc zostawi mu tam na półce drobne na waciki, super, żyć nie umierać, nie? Dopiero kiedy dziewczyny mu nazywają wprost, w jednej ze scen, jak się nazywa to, co on robi, to może coś tam daje mu do myślenia. Ale czy na długo, tego nie do końca wiemy. Akurat nie? Powiem, ta scena troszkę trąci mi fałszem, bowiem one nagle takie cnotliwe się zrobiły na koniec. Tak. Jego pouczają, cóż same przecież korzystały z tych. Były. Dlatego wiedzą, jak to się nazywa. Tak, dlatego właśnie mówię, że nie chciałam je tak zmieniać nagle bardzo, bo ten fałsz byłby nie do zniesienia. Nie do zniesienia, to no. Prawda. Wspomniałaś już o tym, że szykujesz poważną książkę o mocnej tematyce, ale czy to znaczy, że ta lżejsza trochę tematyka i pary małżeńskie będą ci już, odstawisz na półkę i już nie będziesz takich książek pisać? Nie, myślę, że nie. Mam frajdę i fan z pisania tego typu rzeczy. One są też, ja lubię taki płodozmian. Ciągle myślę, czy to jest dobre, czy z punktu widzenia jakiegoś takiego budowania tej kariery literackiej powinnam zdecydować się na jeden nurt, jeden gatunek. Może tak, ale ja w ogóle lubię taki płodozmian też w życiu. Ja strasznie lubię robić nowe rzeczy i szkoda by było zamknąć się tylko w tych trudnych historiach, takich, nie wiem, kryminałach psychologicznych, bo tak bym nazywała, no może nie, słowo kryminał to jest akurat za mylące dosyć, ale powiedzmy takich powieściach z kryminalnym akcentem, z psychologią na pierwszym planie.
Bo to jest też bardzo obciążające dla mnie, bo jakby jednak mocno wchodzę w te postaci, dokumentując te losy bardzo, one są często mocno oparte na faktach i oczywiście fabularyzowane, no ale jakby to też bywa dla mnie po prostu trudne, choć ja lubię, jestem masochistką, ale lubię te trudne emocje i lubię też w nie wchodzić tak cała sobą i tak się tam babrać. Natomiast to daje mi dużo więcej oddechu, daje mi dużo więcej lekkości i też jest mi potrzebne. Też to lubię. A jeśli się okazuje, że jest okej i że gdzieś tam czytelnikom się to podoba, no to jasne, to że jestem w ogóle zachęcona, będę pisać. No, taki mam plan, a co tam, wiesz, się okaże, to życie pokaże. To ja Cię trzymam za słowo. Dziękuję Ci serdecznie za rozmowę. Ja dziękuję, bardzo to było ciekawe dla mnie doświadczenie. Szanowni Państwo, wpadnijcie do Bogaczowa. Tam czekają były żony, no prawie były żony. I na koniec mogę taką parafrazę, jeśli Państwo pozwolą, Szekspira, zemsta, imię Twoje, kobieta. Aha. Zapraszam do lektury.